Proszę Państwa, i moje dotychczasowe doświadczenia nauczyły mnie, że żeby rozmawiać w ogóle o niepodległości, to trzeba byłoby zacząć w ogóle od definicji, czym jest niepodległość. I otóż, proszę Państwa, tak jak mówi, tak gdybyśmy spróbowali ten termin niepodległość rozłożyć na przyimek nie i podległość, czyli niepodleganie nikomu. To jest chyba klucz tego słowa i tego przesłania. Tylko proszę Państwa, no właśnie, co dzisiaj znaczy niepodleganie nikomu? Co w XXI wieku znaczy niepodleganie nikomu i dlaczego znaleźliśmy się w tak ciężkiej sytuacji? Ja proszę Państwa, niestety należę do tego grona ludzi, którzy uważają, że szczególnie po 1945 roku, czyli po czasach II wojny światowej, kiedy wymordowano tak ogromną część naszych elit, a druga część wylądowała na emigracji. A potem po 1989 roku, w wyniku polityki pedagogiki wstydu, ale w ogóle takiej pedagogiki kłamstwa na temat polskiej historii, na temat polskiej niepodległości. Niestety ogromna część, czy duża część polskiego narodu, mam wrażenie, że dalej nie jest w stanie się zmierzyć z tym pojęciem niepodległości. Uważa wręcz, że podległość dzisiaj to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. Podleganie komuś. I wręcz można powiedzieć, że ja sobie tak zapisałem, co chcę Państwu powiedzieć, że wręcz wiszenie na obcych klamkach stało się takim mottem, taką działalnością przewodnią ogromnej części przedstawicieli polskiego państwa. Elit politycznych, kulturalnych, uniwersyteckich. I tak, i proszę Państwa, to w ogóle to zjawisko, w ogóle tego wiszenia na tych obcych klamkach, to nie jest oczywiście zjawisko, które było dla nas, które jest w ogóle dla nas jakieś takie nieznane z polskiej historii, no bo ono oczywiście zaczynało się już w XVIII wieku, kiedy już jakaś część polskich elit szukała, wolała powiedzmy Francję niż Polskę, wolała szukać suwerenności kulturowej gdzie indziej, mimo że Polska miała piękne tradycje, do których można było się odwołać. I już wtedy, w tym XVIII wieku, ponieważ ten proces postępował, proszę Państwa, stworzyło to ogromne problemy. Stworzyło to ogromne problemy, które zakończyły się utratą niepodległości. Proszę Państwa, utratą niepodległości, ale były środowiska, które się z tym mocno wtedy już nie zgadzały. Na takiej podstawie powstała Konfederacja Barska. Pozwólcie Państwu, że fragment Państwu przeczytam. Z księdza Stanisława Konarskiego, to znaczy to przyszłego twórcę nowoczesnego systemu edukacji, reform politycznych, który w 1733 roku wydał listy poufne czasu bez królewia. I w nich zaś padły następujące słowa. Że Rzeczpospolita jest najwyższą panią swych praw, niepodległą jakiejkolwiek władzy obcych monarchów. Rzeczpospolita słusznie ma z boskiego prawa najwyższą władzę niepodległą nikomu i strzeże jej tak jak wszystkie inne królestwa i cesarstwa. Najwyższą więc jest niegodziwością w jakimkolwiek królestwie i dobrze zorganizowanej Rzeczypospolitej, żeby cudzoziemcy publicznie oskarżali obywateli i urzędy, a nawet samą Rzeczpospolitą o pogardę praw, jakby chełpiąc się, że oni lepiej myślą o Rzeczypospolitej niż jej właśnie obywatele. Tak pisał Konarski, wskazując już wtedy na polityków, czyli w połowie XVIII wieku, polskich polityków, którzy suwerenności szukali poza własnym krajem. Dlatego właśnie jedną z wspaniałych pieśni Konfederacji Barskiej, która wtedy powstała na mocy sprzeciwu tego, że chciano nam narzucić, że narzucano nam władzę króla z zewnątrz, wbrew woli Polaków, taki mogliśmy przeczytać fragment pieśni Konfederacji Barskiej. Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy mordów,
do łupiectw niezdolni, tylko ojczyznę odzyskać pragniemy, tylko być wolni. Tak pisali konfederaci barscy. I od tego można było powiedzieć, proszę państwa, wszystko się zaczęło. Czyli wszystko się zaczęło, to znaczy zaczęła się walka z tym takim zaprzaństwem, z wiszeniem na obcych klamkach, z szukaniem suwerenności w decyzjach cesarza rosyjskiego, czy Prus, czy suwerenności kulturowej we Francji. I dlatego, proszę państwa, wróćmy na chwilę do czasów dzisiejszych. Co dzisiaj znaczy niepodległość? No niepodległość to jest przede wszystkim niepodleganie nikomu, jeżeli chodzi o ustrój państwa. Jeżeli chcemy mieć prawdziwą, pełną i żywą niepodległość, to bardzo ważne jest to, żebyśmy sami decydowali o tym, jaki jest ustrój państwa, jaki jest ustrój prawny naszego państwa, żeby Polacy mogli o tym decydować. No i oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście tak jest. Skoro duża część Polaków, tych, których państwu wspomniałem, sama uważa, że lepiej dla Polski będzie, kiedy TSUE będzie wyżej niż polska konstytucja. Bo ja chcę państwu przypomnieć, że polska konstytucja no mówi wprost. Artykuł 8, ja państwu przeczytam. Artykuł 8 polskiej konstytucji. Proszę bardzo. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. I owszem, proszę państwa, a dzisiaj wiele osób uważa, że nie, wcale nie. Życzenie TSUE jest najwyższym prawem, które powinno stanowić o wszystkim Rzeczypospolitej. Oczywiście wchodząc do Unii Europejskiej, myśmy się zdecydowali na przekazanie części swoich kompetencji, ale nigdy, części kompetencji, szczególnie jeżeli chodzi o handel, wolny rynek, ale nigdy nie zdecydowaliśmy się, proszę państwa, na to, aby oddać, aby polska konstytucja była niżej niż prawa europejskie. Nigdy się na to nie zdecydowaliśmy. Jako zasada. Nigdy nie było takiej zgody narodu. Oni to robią metodą faktów dokonanych. Na zasadzie chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli my się zgadzamy, nie krzyczymy, to proszę bardzo, oni posuwają się coraz dalej. Niepodległość dzisiaj to jest niepodleganie nikomu, również jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. My chcemy prowadzić swoją własną politykę zagraniczną, proszę państwa. A dzisiaj nowy projekt traktatu europejskiego mówi o czym? Mówi o tym, że politykę zagraniczną wszystkich państw mają prowadzić teraz komisarze europejscy. Jeżeli ten projekt zostanie dokończony, to będzie oznaczało, że mimo że państwo wybiorą sobie jakąś władzę i jakiś program, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, a i tak komisarze europejscy mogą uznać, że będą prowadzili inną politykę zagraniczną w imieniu naszego państwa. Całkowicie inną politykę. I zabiorą nam w tym zakresie prawo weta. Bo nowy projekt traktatu mówi właśnie o tym, żeby Polska nie miała już prawa weta. Właśnie w sprawach dotyczących ustroju, w sprawach czy też dotyczących polityki, czy polityki zagranicznej. Nie tylko w tym. Również jeżeli chodzi o energetykę. To państwo dzisiaj bardzo dobrze widzicie, wszyscy to czujemy, jak ma to ogromne znaczenie. Suwerenność nasza energetyczna. Przez lata nam wmawiano, że, ponieważ jak państwo wiecie, są tylko trzy stabilne źródła energii, atom, węgiel i gaz, to nam wmawiano, że nasz węgiel jest gorszy, ponieważ mamy go najwięcej, jest gorszy od ruskiego gazu i od rusko-niemieckiej rury. Do czego to doprowadziło, dzisiaj państwo bardzo dobrze wiecie. To jest główny składnik inflacji, problemów dzisiaj naszych gospodarczych, tego, że nasz pieniądz waży mniej i mamy tak ogromne problemy. To znaczy, takie są koszty nierozumienia niepodległości. Bo ktoś kiedyś zdecydował, że mamy być w tym zakresie podlegli. Gdybyśmy byli niepodlegli w tym zakresie, no to korzystalibyśmy dalej, najważniejszym składnikiem naszej energetyki byłby węgiel. I dzisiaj nie tylko, że mielibyśmy najtańszą energię, to jeszcze sprzedawalibyśmy go z ogromnym zyskiem. Polska by rosła. Ale to wymagało dobrego zrozumienia niepodległości w zakresie energetyki. Niepodleganie nikomu. Niepodleganie nikomu, jeżeli chodzi o energetykę. I o to też, proszę państwa, dzisiaj toczy się batalia. Dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Ja państwu chcę przypomnieć, że nie ma żadnego państwa, nie ma w ogóle nic suwerennego, nie ma niepodległego państwa, które nie jest w stanie samodzielnie tworzyć prawa, zasad, które tutaj funkcjonują. I jeżeli dzisiaj próbuje się nam powiedzieć, że
My nie mamy tutaj prawa, znaczy my nie mamy prawa tworzyć zasad, naszych, polskich zasad, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, ustrój wymiaru sprawiedliwości, no to co to jednocześnie oznacza? No to proszę Państwa oznacza, że ktoś ma nad nami ogromną władzę. Ktoś będzie miał nad nami ogromną władzę. Jeżeli się okaże tak, że my nie mamy sędziów już polskich, tylko mamy sędziów europejskich, którzy nie podlegają narodowi, bo każda władza podlega narodowi. Ja przypomnę Państwu, naród jest suwerenem. No to co oznacza? No to to oznacza, że faktyczną władzę będą nam mieli nad nami ci, którzy będą rządzili w tych wszystkich instytucjach europejskich. Czyli w białych rękawiczkach Niemcy krok po kroku będą przejmowali władzę nad Polską. Bo jeżeli będziemy mieć sędziów takich, którzy będą słuchali no, kogoś tam pani Jurowej, a nie decyzji narodu, no to co to de facto oznacza? Co to oznacza? Poza tym, to co się w tej chwili dzieje, proszę Państwa, to jest czyli próba wprowadzenia... To, co oni, proszę Państwa, robią, to jest próba celowa próba wprowadzenia chaosu prawnego w Polsce. Celowa próba wprowadzenia chaosu prawnego w Polsce. I chcę Państwu powiedzieć, że to jest polityka bardzo dobrze sprawdzona już od lat. Dlatego, że oni dokładnie to samo zrobili w XVIII wieku. To znaczy w 1720 roku Niemcy z Rosją dogadały się, że będą blokować wszystkie reformy w Polsce. Będą utrzymywały liberum veto. Oficjalnie podpisały taki dokument. On był tajny, ale potem wszyscy go, historycy do niego dotarli, prawda? Że Rzeczpospolita może sobie istnieć, ale chodzi o to, żeby nie mogła się reformować. My chcemy mieć liberum veto. Nie mogła reformować swojego systemu ustrojowego, swojego systemu również sprawiedliwości. Po to, dlaczego? Bo tam będzie chaos. Tak się spotkała cesarzowa z cesarzem i mówiła tak. Tylko pilnujemy, żeby Polska nie mogła się zreformować, bo będzie tam chaos. A jak będzie chaos, to będzie słabe państwo, nie będzie nam zagrażało. To było, proszę Państwa, początek XVIII wieku. A dzisiaj jesteśmy w XXI, no i co? To bliźniaczo podobne, tak? To znaczy wprowadzać tutaj chaos. Chaos prawny. I oni dzisiaj próbą, po pierwsze blokując te reformy, po drugie narzucając nam ustawy, jeżeli chodzi o ustrój sądownictwa, robią dokładnie to samo, to znaczy wprowadzają chaos. No bo czymże jest, proszę Państwa, postulat wprowadzenia, kwestionowania statusu sędziego? Ktoś Państwa powie, a to jakaś sprawa taka, typowo specjalistyczna w wymiarze sprawiedliwości. Nie, ona dotyczy każdego z nas. Bo proszę Państwa, bo w żadnym państwie demokracji zachodniej nie można, nigdzie nie ma czegoś takiego, że kwestionuje się status sędziego. A to nie dlatego, że dany sędzia jest zły i tak dalej. Nie. Dlatego, że jeżeli można kwestionować status sędziego, czyli to, czy ktoś jest sędzią, mimo że jest powołany jako sędzia, to co to oznacza? No to oznacza, że równocześnie można kwestionować jego wyroki. No to jeżeli oni przeprowadzą ten cały proces związany z kwestionowaniem statusu sędziego, a w Polsce przez KRS nowy przeszło już ponad chyba 1/4 w ogóle wszystkich polskich sędziów, w taki czy w inny sposób, i ci sędziowie wydali ponad 2 miliony wyroków, to znaczy, że będzie można podważać ponad 2 miliony wyroków w Polsce. A jeżeli będzie można podważać wyroki prawomocne w Polsce, to co to znaczy, proszę Państwa? To znaczy, że nikt tu nie będzie chciał inwestować. To będzie tak jak na Ukrainie. Ukrainę omijali, no bo mówili, tam nie ma stabilnego systemu prawnego, tam ja nie kupię nieruchomości, ja tam nie zainwestuję. I myślicie Państwo, że Unia nie wie, co robi? No bardzo dobrze wie, co robi. Wprowadza tutaj chaos. Chaos prawny, po to, żeby Polska była słaba i żeby nie mogła im zagrozić. Co to jest? To jest podległość. To jest zaprzeczenie niepodległości. I warto sobie zdać się z tego sprawę, na czym polegają nowoczesne wyzwania związane z niepodległością 104 lata po czasie odzyskania tej niepodległości. To jest również, proszę Państwa, suwerenność obronna. Znaczy niepodległość obronna, niepodleganie nikomu, jeżeli chodzi o naszą politykę obronną. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, już dzisiaj Niemcom i w ogóle Unii bardzo się nie podoba, i bardzo się nie podoba to, że my na przykład kupujemy uzbrojenie, które na przykład gdzieś w Korei, dla którego konkurencją największą są niemieckie produkty, na przykład Leopardy. Prawda? Tam im się to bardzo nie podoba. Bardzo się nie podoba, już tam grożą, prawda, Polakom i tak dalej. Nie podoba się, że chcemy elektrownię atomową budować nie z Francją, która ma takie technologie. To już się też bardzo nie podoba. To jest, proszę Państwa, kwestia tego, że jeżeli my nie będziemy mieć własnej niepodległości
militarnej, polityki obronnej, to to będzie, proszę Państwa, oznaczało, że politykę naszą obronną będą prowadzili ci, którzy są najsilniejsi w Unii, czyli kto? No Niemcy. A jak oni prowadzą politykę obronną wobec Ukrainy, wobec wojny, wielkiego wyzwania? Każdy z Państwa teraz widzi. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co my próbujemy zrobić, zmieniając naszą podległość obronną, która do tej pory miała miejsce. Bo do tej pory to było tak, że przecież to wojsko było zwijane, w ogóle państwo było zwijane, policja, wojsko, wszystko było zwijane, wszystkie służby były zwijane. I gdyby nie to, że Ukraińcy poradzili sobie dużo lepiej niż ktokolwiek się spodziewał, kto wie, czy Polska szybciej, czy Polsce szybciej nie zrobiono by sprawdzam. Bo jak Państwo bardzo dobrze wiecie, albo może część z Państwa nie wie, bo może w niektórych mediach ciężko o tym usłyszeć, to jest tak, że Putin już w 2008 roku na konferencji w Monachium zarysował plan na najbliższe lata. On to powiedział wprost, tylko że nikt nie wierzyli mu, nie chcieli go słuchać. On powiedział, co powiedział? Sytuacja się zmieniła. Teraz NATO, wojna na granicę Odry. A Polska to jest taki teren, jak oni powiedzieli, Ławrow bezpański. Bezpański, czyli teren, którym ewentualnie Rosja mogłaby się podzielić znów wpływami z Niemcami, ale za Odrę, koniec. Dlatego oni mówili, dlatego tak walczyli, żeby w Polsce nie było tarczy antyrakietowej, na co Tusk zresztą, jak Państwo wiecie, Platforma odstąpiła od tego projektu, prawda? Żebyśmy się nie mogli bronić przed atakiem rakietowym. A właśnie w Kaliningradzie, notabene, rozmieszczono kindżały, to są takie hipersoniczne rakiety najnowszej generacji, które lecą z prędkością dźwięku i które ciężko byłoby zatrzymać, które ciężko jest w ogóle zatrzymać. W związku z tym to nie jest żart, to nie są żarty, to znaczy niepodległość, to jest właśnie niepodleganie na przykład polityce niemieckiej, tylko prawdziwa nasza niepodległość w zakresie podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o obronę. To jest dzisiaj niepodległość, 104 lata po czasie odzyskania tej niepodległości. Ale proszę Państwa, niepodległość też, to jest też niepodleganie nikomu, jeżeli chodzi o naszą tożsamość i kulturę. Bo tutaj toczy się chyba najważniejsza bitwa, która jest bardzo niedoceniana. Bardzo niedoceniana. Dlaczego tutaj toczy się najważniejsza bitwa? Dlatego, że proszę Państwa, nawet jak już na Ukrainę sprowadzono najnowszy sprzęt amerykański, no to jeszcze musi mieć kto z niego strzelać. I musi chcieć tam przy tej broni stać i musi wiedzieć, dlaczego tam stoi. Bo doświadczenia właśnie ukraińskie, na przykład z 2014 roku, kiedy pierwszy raz Zielone Ludziki zaatakowały, były takie, że tam jakiś oddział szedł bronić Ukrainę, a połowa zdezerterowała, bo tak naprawdę nie wiedziała, za co oni tam mają walczyć. I chodzi o to, że to poczucie tożsamości i odrębności Polski jest bardzo ważną częścią, czy nie najważniejszą częścią, jeżeli chodzi o składnik, niepodległości, niepodlegania nikomu. No bo jeżeli my nie będziemy czuli, że jesteśmy inni, nie będziemy wiedzieli i wierzyli w to, że jesteśmy, że mamy swoją własną historię i mamy swoją własną tożsamość, no to równie dobrze możemy być Niemcami, jak nam ktoś zaproponuje. A czemu nie? Dostaniecie więcej pieniędzy, tak jak to kiedyś mówiono, czemu nie? W związku z tym, proszę Państwa, bardzo ważne jest to, żebyśmy pielęgnowali tą naszą tożsamość i żebyśmy też rozumieli, czym jest polskość. Ja już bardzo dużo na ten temat mówiłem, ale chciałbym, żebyśmy tutaj to rozumieli w naszym gronie, to, że czym jest w ogóle, czym jest polskość. Bo ja za granicą spotkałem się z takim rozumowaniem, że oni słyszą, macie święto niepodległości, tam 100 lat niedawno minęło, prawda? I duża część w ogóle osób mówi, że to co, to znaczy, że Polska to ma 100 lat, czy ma tam teraz 104 lata? I znam Niemców, którzy tak uważają. I na przykład opowiadał mi profesor Kastodemski, że kiedyś robił wykład w Niemczech na temat właśnie polskiej historii. No i tam oni się dziwili, że tam przed tym 1918 roku coś tam w Polsce było. No i problem polega na tym, że Polska, to też nam wmawia duża część, nam wmawiają, że my się mamy wstydzić, nie interesować się historią, dlatego Platforma usuwała obowiązkowe lekcje historii ze szkół, robiła to absolutnie świadomie, prawda? Ale my jesteśmy jedną z najstarszych cywilizacji narodów europejskich.
najstarszych narodów europejskich. Niedawno zmarła królowa Elżbieta, chwaliła się tym, wielokrotnie to podkreślała, że Anglia to jest naród, który pochodzi z IX wieku. Mamy z X. Mamy z X. Ogromnej tradycji, ogromnej historii, ogromnym wkładzie w europejską kulturę. I Polska była od samego początku tworzona inaczej niż wszystkie państwa. A część z państwa to wie, nie będę powtarzał, bardzo dużo mówiłem o tym w internecie, możecie państwo znaleźć takie materiały, ale była od samego początku tworzona inaczej. Inaczej. Budujący świadomość Polski, budujący podwaliny pod przyszłą świadomość narodową Polaków. Wincenty Kadłubek, niż Wincenty. Podkreślał w swoich dziełach, bo był wtedy jeden z najbardziej wykształconych w ogóle ludzi w Europie. I podkreślał w swoich dziełach, że Polacy jako jedyni, nam się śmiali z niego, że tam Lechici walczący, prawda, z Rzymianami i tak dalej, on podkreślał, że Polacy jako jedyni nie będą wynosili sukcesów Cesarstwa Rzymskiego czy Aleksandra Wielkiego, dlatego, że to niedobrze chwalić się imperialnymi podbojami innych państw. Tak Polska na takich zasadach była tworzona. Na takich zasadach Polska była tworzona. I co więcej, w stosunku do wszystkich największych państw w Europie przez te wszystkie lata X wieku najbardziej się tych zasad trzymała. Bo jeżeli się dzisiaj mówi i się zarzuca, że Polska prowadziła jakieś działalność kolonialną, Polacy prowadzili działalność kolonialną, to jest nieprawda. To znaczy, to są ludzie, którzy nie znają historii. Oni mówią, że się prowadzili tam na terenie Rusi, tak? To ciekawe, czy ci, co prowadzili, czy na przykład Anglicy, którzy prowadzili działalność kolonialną, to ciekawe, czy na przykład taki król, jakiś wódz podbitego plemienia gdzieś tam w Afryce mógł zostać królem Anglii. Ciekawe. A w Polsce ci właśnie z Rusi, gdzie nam zarzucają, że myśmy tam kolonizowali, no to Władysław Jagiełło-Kin był, prawda? A najwięksi polscy hetmani to skąd? A w XVII wieku na 20 osób najbogatszych w Polsce to 11 tych największych rodów to pochodziło właśnie z tamtych terenów. Nie z korony, tylko właśnie z tamtych terenów. Tak byli prześladowani. Tak byli prześladowani. I wspólnie decydowali o polityce. Wspólnie decydowali o polityce Rzeczypospolitej. I to był jedyny taki twór w Europie. W ogóle Rzeczpospolita, obojga narodów, znaczy licząc od końca XIV wieku, przez prawie 400 lat, to był jedyny taki twór na świecie, przez prawie 400 lat, gdzie było tak dużo wolności republikanizmu, wolności religijnej, gdzie wszyscy chcieli mieszkać. To była Polska nasza. Czy uczono o tym w szkole? U nas różnie z tym bywało. Młodzi Polacy niewiele na ten temat wiedzą. No może znają historię, wiedzą tam kiedy, znają jakąś datę, prawda, kiedy co powstało, ale czy potrafią to zestawić z tymi największymi, czy potrafią zestawić te osiągnięcia Polski z tym, co działo się ówcześnie na świecie? Proszę Państwa, ja mam taki, tutaj czytałem, jak do Państwa jechałem, jeden z najsłynniejszych chyba esej Andrzeja Walickiego o trzech patriotyzmach, który opisywał trzy rodzaje polskiego patriotyzmu, ale podawał tutaj ten przykład tego polskiego, opisując polski mesjanizm. Pamiętajcie Państwo, my jesteśmy, rok 2022 jest rokiem polskiego romantyzmu, dlatego że jest akurat w rocznicę wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Pisał tutaj o duchu polskim, Słowackiego, tak? I pisał tak, cytując Słowackiego. Gdy się ciało jakiegoś narodu zestarzeje i wielkości duchowej nie odpowiada, duchy zaczynają wielką migrację. Szukają domów lepszych, jaśniejszych, lepszymi organami opatrzonych. I teraz tak, w ten sposób po zniszczeniu republikańskiej wolności w Nowogrodzie i Pskowie obywatele tych terenów wkradli się w ciała Polaków i Polakami zostali. Nowogród był w tym czasie, to znaczy w czasach, o których mówiłem, to był, czyli w czasach
wielkości pierwszej Rzeczypospolitej, do czasu, kiedy Moskwa najechała na Nowogród, był taką najbardziej wolnościową republiką kupiecką. I w czasie, kiedy ta republika znikła, te wartości uniwersalne ludzie, którzy pochodzili stamtąd, znaleźli w Polsce. Tak samo jak Żydzi i tak samo jak wiele innych osób uciekających również z Prus, czy ze wszystkich stron świata. I właśnie pisał o tym tutaj wspomniany jeszcze Adam Mickiewicz. I proszę Państwa, i bardzo ważne jest to, że, bo często jest tak, w ogóle to jest takie w Polsce charakterystyczne, bardzo charakterystyczne, to są te efekty pedagogiki wstydu. Charakterystyczne w Polsce jest to, że często Polacy widzą mniejszą Polskę i mniejsze możliwości Polski niż narody, które są obok nas. Dlatego, że na przykład jak pogląda się telewizję rosyjską, to ma się wrażenie, że Polska to jest jakaś potęga, która zaraz ich napadnie i oni ciągle straszą przed Polską. To jak się tak obserwuje. Zresztą jak wiecie Państwo, tam konsekwentnie Dzień Narodowy, ich dzień wolny od pracy, ich najważniejsze święto narodowe, to jest 7 listopada. To jest dzień, który wypędzono Polaków z Kremla. Oni ciągle tym straszą, że jak tu nie będziecie nas słuchali, to Polacy tam przyjadą i znów zdobędą Kreml. Prawda? Niemcy też, oni nie robią tych wszystkich ataków, nie prowadzą na Polaków tych wszystkich ataków, dlatego że mają taką przyjemność, że mają w tym dużą przyjemność, chociaż pewnie niektórzy mają, ale dlatego, że oni realnie Polski się obawiają. Znaczy oni się obawiają, że w przyszłości jak Polska będzie tak szybko rosła, no to będą mieli problem z Polską. Obliczenia nie moje, tylko Davos od 1989 roku mówią o czym? Że tylko Chiny do dzisiaj rozwinęły się szybciej niż Polska. Od 1989 roku. Tylko Chiny szybciej niż Polska. My jak proszę Państwa wchodziliśmy do Unii, to przeciętny Polak zarabiał tam 31-2% średniej europejskiej. Dzisiaj to już jest 75-76% i ciągle rośnie. Ciągle rośnie. No i dla nich to już się... Dopóki było 30%, to był problem. No ale potem... To nie był problem, ale potem w tej chwili już się zaczął bardzo poważny problem. Dlatego tak mocno zwalczają Niemców. I proszę Państwa, mówiąc o tym, że my sami często nie widzimy tej siły Polski, którą widzą inni w nas, jeszcze taki cytat z Chestertona, jednego z najwybitniejszych konserwatywnych pisarzy w historii. Zawsze byłem stronnikiem polskiej idei, nawet wtedy, gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie. Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej. I rzec mogę, wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzyło mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzeznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów i metoda okazała się niezawodna. To Chesterton. Proszę Państwa. I myślę, że to jest nasza bardzo ciężka praca. Praca nas wszystkich w tej chwili, abyśmy pracowali nad naszą niepodległością, nad poczuciem naszej niepodległości, nad siłą i właściwym zrozumieniem, na czym polega dzisiaj wezwanie niepodległości. Niepodlegania komuś, abyśmy pielęgnowali tego ducha tych wartości, o których Państwu mówiłem, republikanizmu, takiej prawdziwej wolności, który w Europie już zanika. Dlatego dla Polski może jest i będzie się stawał, jestem przekonany, przewagą konkurencyjną. Proszę zobaczcie Państwo jeszcze jedna rzecz, taką znalazłem, znany pewnie części z Państwa, Dekalog Polaka, który spisała Zofia Kosak po napaści
Niemiec na Polskę, potem Związku Sowieckiego i rozdawała Polakom jako takie, próbując podtrzymywać Polaków na duchu w tej, wydawało się, beznadziejnej sytuacji. Ale chcę to Państwu pokazać, jak, znaczy czym żyła dusza polska wtedy. I spróbujmy się zastanowić, czy jak daleko dzisiaj jesteśmy od momentu, w którym tak wielkiego poświęcenia i siły polskości, tego wybuchu polskości, byliśmy historycznie wtedy świadkami. I to jest dekalog Polaka. Jam jest Polska, ojczyzna twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko, czym jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. Po pierwsze, nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Trzy. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Cztery. Czcij Polskę, ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną. Pięć. Z wrogami Polski walcz wytrwale, do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich. Sześć. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. 7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość, jej zasługi, jej dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego. I to jest Zofia Kosak. Jak się to porówna, proszę Państwa, z tym, czym karmią naszą młodzież media głównego nurtu dzisiaj. Ja mam takie kartki, które ze sobą wożę, żeby to nie było, żeby se tam gadamy o tych mediach głównego nurtu i tak dalej, ale proszę Państwa, Gazeta Wyborcza. Patriotyzm jest jak rasizm. Proszę bardzo. Wiceprezydent Warszawy podała wpis dalej, że Polacy to psychopaci, joty i gwiazdki. Proszę bardzo. O, moje ulubione, z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy Gazety Wyborczej. Mianowicie, jak często odczuwasz wstyd z tego powodu, że jesteś Polką, Polakiem? 34% czytelników Gazety Wyborczej bardzo często, a 44% dość często odczuwa wstyd, że jest Polakiem. Tu jest, proszę Państwa, kilka tylko z układek Newsweeka. Najśmieszniejszy jest ten pierwszy tutaj, że ze dwoma szturami, męczarnia zwana Polską. Męczarnia zwana Polską. To jest Onet. Proszę bardzo. W rocznicę okrągłą zresztą, notabene, to sobie dlatego zachowałem, Bitwy Warszawskiej, pierwsza strona Onetu. Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć. Lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony. Proszę bardzo. O, albo tutaj, Gazeta Wyborcza. A co jeśli Polacy są po prostu głupi? O, proszę bardzo. Inny celebryta, proszę bardzo, Wojciech Mann. Rozumni ludzie wstydzą się tego, że mają polskie obywatelstwo. Onet, główna strona, proszę bardzo. Ten kraj tylko mnie okrada, nie będę go bronić. Zapytaliśmy czytelników o służbę wojskową. O. A to jeszcze Gazeta Wyborcza, na przykład tak. W mediach społecznościowych, to jest rzeczywiście też charakterystyczne. W mediach społecznościowych symbol biało-czerwonej flagi czy orła to prawie nieomylny znak, że musisz się mieć na baczności. Budzi graniczące z pewnością podejrzenie, że masz do czynienia z osobą wulgarną, agresywną lub homofobem. No z tym im się kojarzy polskość, prawda? I to jest tak, że tak jest tam niemalże codziennie, w różnych formach, mniej lub bardziej intensywnych, ale tak wychowują młode pokolenia Polaków. I proszę Państwa, i to jest tak, że to nie jest rzecz obojętna.
Dlatego, że jeżeli obywatele naszego państwa będą myśleli tak, jak ich uczą te bardzo poczytne media, to to będzie oczywiście oznaczało prędzej czy później podległość Polski. A podległość Polski zawsze będzie oznaczała wykorzystywanie Polski. Wykorzystywanie Polski ekonomiczne, degradację Polski ekonomiczną, niszczenie naszego potencjału, tego, że z naszego potencjału, naszych zasobów będą budowali swoją potęgę nasi sąsiedzi, a nie obywatele naszego państwa. To się dzisiaj dzieje, bo to, co się dzisiaj dzieje, proszę państwa, to jest właśnie próba zabierania wypracowanych ciężko środków Polaków przez to, że banda politycznych ignorantów zdecydowała się na to, żeby całą Europę uzależnić od rosyjskiego gazu. To jest dzisiaj główny składnik inflacji. Ale przecież ci ludzie idą dużo dalej. Pamiętajcie państwo, to nie jest tak, że tylko Jaki sobie tutaj opowiada o aksjologii. Przecież oni od 35 roku, jak państwo wiecie, chcą zlikwidować samochody spalinowe. No przecież to szaleństwo jest. Znaczy zlikwidować, możliwość jazdy samochodami spalinowymi, prawda? Tam jeszcze nie będzie można rejestrować nowych, jeszcze stare będą mogły jeździć, ale będą obłożone jakąś ogromną ilością albo podatków, nie będą mogły wjeżdżać do centrum miast i tak dalej. Co to oznacza, proszę państwa, że co to oznacza, że będzie można jeździć tylko samochodami elektrycznymi? Wiecie państwo, co to oznacza? To oznacza pauperyzację ludzi, to oznacza, że samochodów będą mogli korzystać tylko bogaci. Oni tworzą świat tylko dla bogatych, żeby już Polacy im tam nie przeszkadzali, te zwykłe rodziny, żeby im tam nie przeszkadzały na plaży w Sopocie, te Janusze tam, żeby im nie przeszkadzały na plaży w Sopocie. Próbują stworzyć świat tylko dla bogatych. W imię szaleństwa ideologicznego związanego z tym, że oni twierdzą, że w ten sposób uratują klimat. To śmieszne jest. Przecież to jest śmieszne. Ale jest ogromna ilość ludzi, która wierzy w to, że w ten sposób uratuje się klimat. Wprost przeciwnie. Dlatego, proszę państwa, wyzwanie niepodległości jest wyzwaniem o przyszły dobrobyt Polski i Polaków, naszych pokoleń, synów, córek, wnuków i tak dalej. O to jest, proszę państwa, o to toczy się walka. I na to tutaj w tej chwili chciałbym postawić kropkę, tam żebyście, dlatego że bardzo ważne jest to, żebyśmy, proszę państwa, tutaj jak jesteśmy, żebyśmy dalej nieśli tą myśl i to wyzwanie, czym dzisiaj jest ta niepodległość, czym w 22 roku jest ta niepodległość, bo wyzwania są inne niż 104 lata temu. Inne. Ale dalej dotyczą tego, czy będziemy komuś podlegali, czy nie. I powalczmy o to, żebyśmy nikomu nie podlegali. To tyle tytułem wstępu. Dziękuję. Proszę państwa, teraz zapytam jeszcze naszych parlamentarzystów, ministrów, czy chcieli też zabrać głos, a jak nie, to porozmawiajmy. Dyskusja jest wolna. Zadajecie państwo pytanie, odpowiadamy. Chcecie panowie? Pan poseł? Właściwie niedługo, tylko krótko, bo chodzę z taką refleksją od iluś lat i z państwem się dzisiaj podzielę, a z drugą refleksją, którą chodzę od kilku zaledwie, ale z jedną refleksją chodzę od kilkunastu co najmniej lat. I zawsze się zastanawiam taką siłą polskości, bo ewidentnie to jest siła. No polskość ma jakąś siłę. Jak sobie rozważam o tej sile, no bo choćby święto niepodległości, trzy mocarstwa chciały zniszczyć naszą ojczyznę, 123 lata niewoli, a jednak ostatecznie wolność. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, komuna, teraz postkomuna, zdrajcy z Niemiec, z Berlina, tam z każdej strony. A jednak w Polsce jest taka siła, drzemie w polskości, że ostatecznie ona się zawsze opowiada za wolnością i ostatecznie zwycięża. Jak sobie myślę, co jest właśnie tą siłą, bo to jest dla mnie taki znak zapytania duży. Więc sobie myślę wtedy o rodzinie, no bo wiadomo, każdy walczy o rodzinę zawsze. Myślę sobie o wierze, o kulturze, o języku, o tradycji, o historii, o tym wszystkim, co nas określa. Ale nie wiem, jak to nazwać, szanowni państwo. Ja widzę, że polskość to też jest taka siła nieokreślona, której nie widać. Że ona zawsze ostatecznie pcha pewnych ludzi do działania. No bo jakby się nawet zastanowić, że iluś ludzi jest w stanie poświęcić wszystko dla Polski, włącznie ze zdrowiem i życiem. Zapłacić największą cenę. Że jest coś takiego w polskości silnego i atrakcyjnego, że ludzie potrafią wszystko.
poświęcić. To jest taka jedna moja refleksja, którą sobie tak już naście lat rozważam i nadal o niej myślę. A druga, taka krótsza refleksja, to może taka roczna, dwuletnia, trzyletnia, bo jestem 3 lata parlamentarzystą, między innymi tutaj dzięki panu posłowi Jakiemu, który mnie namówił, doradzał mi i pomógł mi wygrać wybory, za co dziękuję. Więc wiecie państwo, jak brałem udział w takich spotkaniach jak państwo, w takich różnych otwartych, a już od młodych lat jeździłem na różne spotkania z politykami, to wszyscy mi na każdym spotkaniu mówili jedno taki trik, takie hasło. Szanowni państwo, te wybory są najważniejsze. Te wybory są najważniejsze, najbliższe wybory będą najważniejsze. Ja się tak zastanawiałem, które są wybory najważniejsze, ale teraz jak jestem posłem, to muszę państwu powiedzieć, że te wybory są najważniejsze. Ale powiem państwu jeszcze, dlaczego mi się wydaje. Jako poseł ja widzę, jak nasze państwo jest przesiąknięte jeszcze postkomunizmem. Jakie są silne wpływy tych ludzi wszystkich, którzy za komuny, powiedzmy wprost, nie patriotów. I to można mieć większość w Sejmie, można mieć prezydenta, a cały czas trzeba jeszcze walczyć, cały czas jeszcze spotykać na przeszkody. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to czym się zajmuje zawodowo tutaj nasz europoseł Patryk Jaki. Całe plany związane z Polską i Unią Europejską, federalizacja Unii Europejskiej i rola marginalna, absolutnie marginalna jakichś wyrobników Polski tutaj w Europie. I te dwa czynniki są dla mnie dominujące, że ja wiem, że najbliższe wybory będą najważniejsze. I praca dla Polski to jest ciągłość, to nie jest jedna kadencja, to nie jest dwie kadencje. A powiedzieli, że wszystko zrealizują, nie zrealizowali i ja jestem teraz zniechęcony. No nie. Praca dla Polski to jest 10, 20, za 30, za 40, za 50 lat. To jest proces ciągły. I ostatnia rzecz, która mi się wydaje decydująca o tej sile polskości, o tym wszystkim, co chcą z nami zrobić, jakby tak spinając to w jedną kramlę. Ja jestem przekonany i to patrzę na przykładzie ludzi, którzy o Polskę walczyli, patrzę na kardynała Wyszyńskiego, na tych wszystkich, którzy osiągnęli na tym polu sukces, że Polska będzie niepodległa wówczas, kiedy będzie chrześcijańska. Nie ma historii Polski bez chrześcijaństwa, nie ma Polski bez chrześcijaństwa, choćby nie wiadomo jaka była moda, jacy by byli specjaliści. Polska przetrwa, kiedy będzie chrześcijańska i będzie się do tego dziedzictwa odnosić i tym wszystkim żyć. Inaczej nie będzie niepodległości i nie będzie Polski. Dziękuję. Szanowni państwo, co tutaj powiedzieć po takich słowach, czy Patryka, czy Mariusza? To może od początku. To nie tylko Mariusz tutaj jest posłem dzięki Patrykowi, ale również ja po rozmowach z Patrykiem postanowiłem podjąć wyzwanie i dzięki pomocy Patrykowi jestem również posłem. Już drugą kadencję. Byłem w 5, teraz jestem w 9 i to, co Mariusz powiedział, tutaj bym się troszeczkę nie zgodził o tej ciągłości. Można pokazać, że przez 8 lat, kiedy rządziła Platforma, niestety Polska była rozkradana, Polska była niszczona. Dobrobyt, można powiedzieć, tych, którzy rządzili, był najważniejszy dla nich i dla ich rodzin, a Polska była nieważna. Ja się cieszę, że powstała Solidarna Polska, że są tacy ludzie jak Patryk, jak Mariusz, jak nasz szef Zbigniew Ziobro, gdy mówią Polska, to ja wiem, że oni to mówią z serducha. Wiem, że dla nich biało-czerwona, orzeł, krzyż, to Mariusz, tu się z tobą zgadzam. To są 3 symbole Polski, które są dla nas naprawdę święte. Dla nas, ale nie dla wszystkich Polaków. Ciężko nieraz nazwać te osoby Polakami. Nie chcę tutaj używać przy takim święcie jak wczorajsze. Można powiedzieć, że jesteśmy jeszcze w oktawie zdrajcy, ale tak trzeba mówić. Nie możemy zdradzać Polski na rzecz Europy. My jesteśmy najpierw Polakami i to jest nasza podstawa życia, ideologii, dbania o nasze rodziny i o nasz kraj. Bo kraj to również są nasze rodziny. To jest ta podstawa i rodzina
mężczyzna, kobieta, nasze wspaniałe dzieci i tego się trzymajmy. I o to walczmy. A czy te wybory będą najważniejsze? Oczywiście, każde wybory są najważniejsze. Te do Sejmu teraz, tak pewnie za to mówimy, bo czego się boimy? My, czy przedsiębiorstwa, czy firmy, czy banki, odzyskiwaliśmy to, co się robiło przez 8 lat. Chciało się sprzedać totalnie wszystko. My podchodzimy inaczej do Polski. Polska musi być silna. My musimy być dumni z tego, że czy Polki, czy Polacy jesteśmy dumnym narodem i tego się musimy trzymać. Nie możemy pozwolić na to, bo jest duża obawa. Tutaj pójdą na ustępstwa praktycznie rzecz biorąc wszystkie dla Berlina, dla Moskwy, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tylko Berlin, to nie jest Paryż, ale to jest przede wszystkim instrukcje idą z jednego miejsca, z Kremla. Widzimy coś, gdzie później politycy, czy niemieccy, czy francuscy, czy austriaccy kończą. No kończą w spółkach rosyjskich. Tego się musimy obawiać. Tego się musimy obawiać. Jesteśmy na granicy, niestety jak zwykle. Tak było i przed I wojną światową, kiedy jeszcze nie było nas na mapach, ale dzięki tej wojnie i tego przede wszystkim chyba, że w Rosji w 17 roku wybuchła rewolucja, więc oni też byli zajęci czym innym. Było nam łatwiej odzyskać tą niepodległość. Gdy później II wojna światowa, no nie wyzwolenie. Tutaj przyszli ci, którzy nas gnębili. Tyle lat Polska była, można powiedzieć, pod kolejnym zaborem. I wreszcie mamy tą wolność i tą wolność musimy szanować. Szanowni Państwo, ja jestem dumny. Ja jestem dumny, że jestem w takim towarzystwie jak Państwo. Jestem dumny, że zasiadam w ławach poselskich z takimi ludźmi jak ekipa Solidarnej Polski. I proszę o to, żebyśmy w przyszłym roku naprawdę to, co możemy dać od siebie, dajmy, żeby wygrała Polska. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy naszym posłom. I teraz ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Panu w przemowach nasuwa mi się jedna myśl. Otóż to, co się dzieje dzisiaj, to jest od dawien dawna ukartowana sprawa. Już pamiętam lata 80., kiedy premier polskiego rządu, jadąc do Berlina, mówił o Polakach, że jesteśmy nierobej pijaki. Wiecie Państwo, kto to był? Rakowski. A drugim premierem kto był? Ale on bynajmniej abstynentem też nie był. Tak, ale pomijam tą kwestię. Zwykle złodziej mówi łapać złodzieja. A drugi to był Miller. W rozmowie ze Schroederem. A cóż oni zrobili wielkiego? Rozkradali Polskę już od początku lat 80. Doskonale pamiętam, jak robili różnego rodzaju audyty przedsiębiorstw bydgoskich, by przeznaczyć ich do prywatyzacji. A cóż to było za prywatyzowanie przemysłu przez Lewandowskiego. Jedyny człowiek skazany przez Trybunał Stanu. O tym się też nie mówi. Ale jeszcze jest rzecz z dzisiejszego podwórka. Rok temu wrócił tutaj do Polski niejaki pan Tusk. Myślicie, że przyjechał sobie byle jak? Chciał zrobić tutaj tak zwaną rozpierduchę, mówiąc językiem młodzieżowym, żeby przygotować grunt dla Putina. Te wszystkie akcje dywersyjne na granicy z Białorusią, jak człowiek tak wszystko zepnie do kupy, to miało to na celu. Nigdy, gdyby Platforma przyjęła rządy, nigdy w życiu Ukraina by się nie obroniła. To jest taka moja konstatacja. Natomiast dokończę jeszcze. Redaktor Sumiński w swojej książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska mówił o
zwerbowaniu tego człowieka w 1983 roku przez agenta Stasi, który pracował, był pracownikiem naukowym na Politechnice Gdańskiej. Publikacja doskonale znana, wydana przed wyborami prezydenckimi. Czy został redaktor Sumiński pociągnięty do odpowiedzialności? Nie. Może po prostu go bał. A Newsweek i inne tutaj podobno poczytne czasopisma próbowały przejąć tutaj tą książkę i zapoznać się. List dobijał się jeszcze przed drukiem. Także zastanówcie państwo, czy rzeczywiście warto takich ludzi brać poważnie. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa? Na chwileczkę zajmę miejsce pana posła, ale to nic nie znaczy. Pan poseł nie zajmie miejsca. Pan poseł, minister, tak, nie zajmie miejsca obok mojej żony, bo tam już wskoczył syn. Także my jesteśmy przygotowani. Proszę państwa, nie należy mówić na ty do europosła, europarlamentarzysty, ministra, ale Zofia Kossak-Szczucka mówi, nie pozwól, by zwątpiono w Polskę. I to jest człowiek, który to robi i wszyscy w jakimś sensie mamy, to też niesiemy z sobą. Nie pozwól, by zwątpiono w Polskę. Dwa zdania. Jedno takie, powiedzmy sobie, geopolityczne. Nie jest źle. Zobaczcie państwo, siedzimy, jest spokojnie, właściwie to nic nam nie grozi. No może coś z tyłu głowy od lutego, tak, ale nam nie grozi. Dlaczego? Bo są Ukraińcy. To jest strasznie ważny moment, kiedy oni wzięli na siebie jakby ciężar obrony nas wszystkich przed tą rosyjską nawałą. I teraz, co byśmy o tym nie powiedzieli, to wydaje mi się, że w dziejach Polski, nie, może to jest pierwsza Rzeczpospolita po raz kolejny, ale w takiej nowej, odrodzonej formie, ale to jest szalenie ważne. Wewnętrznie chyba najgorsze to była ta pedagogika wstydu i to takie służalcze myślenie, że ja muszę komuś służyć. A my tu dzięki pracy pana posła cały czas pokazujemy, że nie, że trzeba się wybijać na niepodległość, bo my naprawdę jesteśmy ważni i jesteśmy warci swojego miejsca w Europie, tak trudnego miejsca, bo to jest trudne miejsce, ale to jest nasze miejsce od 1966 roku i niczyje inne. A jeżeli będziemy chcieli się z kimś przyjaźnić, to my sobie wybierzemy przyjaciół, a nie będą nam ich wybierać. To jest krótka niepodległość, proszę państwa, przez 20 lat okresu międzywojennego, a co do tego 89 i do dzisiaj, to też mamy zdania podzielone. Więc to nie jest czas, żeby się zgadzać na jedno europejskie państwo pod dominacją, no jakby nie było niemiecką. Wobec tego, jak przyjdzie do głosowania, puenta na temat tego, czy my mamy zrezygnować z weta, ale to głosowanie powinno jeszcze nam to weto umożliwić, to weto trzeba będzie po prostu dla nas, dla Polski, dla Polaków, dla naszej przyszłości postawić. Nie, nie zgodzimy się na to. Dziękuję bardzo. To pełna, znaczy to akurat jakby tu pewien przecinek muszę postawić, dlatego że to jest, proszę państwa, bardzo ważna sprawa, mianowicie no rzeczywiście my dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie no coraz więcej nam tej suwerenności, tego prawa weta odbierają. Niestety, politycy z naszego obozu się na to często zgadzają i zawsze posługują się argumentami w naszych bilateralnych rozmowach, że społeczeństwo tego nie rozumie, nie mamy wyjścia, jest za Unią, coś tam. No i właśnie teraz jest bardzo ważne jest to, żeby jednak społeczeństwo wymusiło na swoich politykach, żeby się na to nie zgadzali, że my jesteśmy twardzi, że się nie boimy, że po prostu, że... I że tym razem... No, nie będzie to tak, że wystarczy, że powiemy, słuchajcie, będzie dobrze, a znów się zgodzimy. No to właśnie tym razem no, dobrze by było, żeby jednak społeczeństwo, też szczególnie, które wybierało tą władzę, pokazało, że nie, że już próbowaliście, nie przyniosło to efektów, nie wolno się już dalej na to zgadzać. To jest też bardzo ważny przekaz do naszych posłów i do naszych parlamentarzystów. Tak ja przynajmniej chciałbym państwu tak zasugerować. Czy ktoś z państwa jeszcze? Dziękuję bardzo za głos. Jestem z rejonów czerwonych, czyli z Dolnego Śląska. Tam bardzo trudno o przetrwanie. W związku z czym też naszła mi ostatnio taka refleksja, ponieważ myślę, co zrobić, żeby utrzymać jak najdłużej tą solidarność, tą polskość. I tutaj jakby z taką apelacją, ponieważ partia Tuska ewidentnie zbudowała się na deficycie wartości, jak też Unia Europejska żeruje na tym bardzo mocno, to my
Polacy, możemy jakby każdy w swoich rejonach dzisiaj kłaść nacisk na taką edukację, dlaczego warto dzisiaj o pewne poświęcenia i wyrzeczenia. Tu jeśli chodzi o nasze rodziny, dlaczego teraz, dlaczego właśnie w tym kryzysie? Tu wystarczy popatrzeć na życie, jakie prowadzą nasi politycy, którzy mają taką swobodę mowy i z takim przekonaniem mówią dzisiaj do nas, że warto prowadzić taki styl życia, warto jest wytrzymać ten kryzys, chociażby dlatego, że cena zwycięstwa jest dzisiaj no, nieodzowna i wiara w to, że tak będzie, jest naszym dzisiaj punktem odniesienia. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Tak, to znaczy ja myślę, że też trzeba uświadomić przy tej pedagogice wstydu ludziom, że interes, nasze bezpieczeństwo, dobrobyt, no też zależy od silnej Polski, tak, bo to nie jest tak, że niepodległość jest dana raz na zawsze. W 1939 to były takie same osoby, tak, jak my, nasi dziadkowie chodzili i się nie spodziewali nagle ataku. No i teraz czy nasi sojusznicy zachodni zachowają się inaczej niż w 1939? No nie wiem, tak. Więc w kontekście Unii Europejskiej okej, ale niech służy tak dalece jak służy to, jak inne porozumienia międzynarodowe, interesowi Polski, okej, ale jako naczelną wartość trzeba mieć niepodległość, nie tylko jako wartość samą w sobie, tylko dla dobra, dla bezpieczeństwa życia obywateli. I to też trzeba po prostu uświadamiać ludziom. Dziękuję. Nie jestem politykiem, nie mam wiedzy politycznej, w związku z tym muszę wejść do potencjalnego człowieka z wiedzą dotyczącą, dlaczego mam iść w jedną stronę, czyli głosować na prawicę, a nie na lewicę. I nie tylko dlatego, że ja jestem do tego przekonana i jak, tak? Bo ja potrafię jakby to uzasadnić. A to ja pani powiem. Dobra, to pani szuka jakiegoś argumentu, który by spajał te dwie wątpliwości, tak? Czyli że sekularyzacja, że oni są uczeni, a my nie ten, a dwa, to jest problem jakby dystrybucji prestiżu, tak? Bo pani poruszyła ten drugi problem, czyli to, że bo na przykład ja znam, pamiętam z mojego podwórka, znam takie dwie osoby, prawda, którym no w życiu, nie będę mówił po nazwiska, ale wyjątkowo w życiu im nie wyszło. No nie wyszło, nie udało się, po prostu kompletnie nic, prawda? No tacy po prostu, i tu można byłoby sobie dowolne słowo wstawić. Ale jak przychodzą wybory, to sobie wklejają tam te plakietki Platformy, dlatego że w ten sposób oni się legitymizują, meldują się, że należą do elity. To jest dla nich jedyny sposób. Tam, oczywiście tam pracę beznadziejną, rodzina im nie wyszła, nic nie ten, ale należą do elity, bo mają tą plakietkę, se wkleją Komorowskiego tam po prostu czy coś, to już należą do prawdziwej elity. To jest problem jakby dystrybucji prestiżu. Tylko, proszę Państwa, argument jeden jest taki, no bo na przykład ludzie z dużych miast głosują, albo tam oni mówią, że ludzie wykształceni głosują, prawda? To ja chcę Państwu przypomnieć, a starszym z Państwa to w ogóle nie muszę tego przypominać, Państwo to lepiej wiecie ode mnie, że przecież w czasach komunizmu, no to było coś takiego jak naukowy komunizm przecież. Znaczy, to jest tak, że te uniwersytety były zapełnione tymi wszystkimi profesorami, którzy przekonywali, że te po prostu kretyńskie, absurdalne teorie, to są teorie dla inteligentów, to są teorie, które po prostu, to było dokładnie przecież to samo. To było dokładnie to samo. No w czasach Solidarności, w latach 80. to już się zmieniało, no bo Solidarność już rosła i tak dalej. Już tam część ludzi przechodziła na tamtą stronę. No ale wcześniej, no to przecież oni zupełnie poważnie przekonywali, że jakby największym problemem to jest burżuazja po prostu. No albo tam, że Amerykanie stonkę zrzucają czy coś. No po prostu, to jeszcze naukowo to udowadniali. No to proszę Państwa, no to, a to co, to dzisiaj czym się różni od udowadniania, że jest 256 płci? No czym to się różni? I też to robią ludzie z wykształceni, prawda, i tak dalej, z tytułami na uniwersytetach i tak dalej. No to wszystko jest to samo. Bo proszę Państwa, bo mówią nam, że musimy kończyć, bo nie zdążymy przeprowadzić gry terenowej. Chociaż bardzo dobre Pani pytania, Państwo w ogóle bardzo dobre pytania jakby zadajecie i to jest ten... Jeszcze jedno tylko powiem, może w kontekście tej sekularyzacji, że ci ludzie i laicyzacji, że szczególnie ci dorośli ludzie, którzy nie wierzą w Boga, wierzą, że ludzie od mał pochodzą i tak dalej, okej. Okay. Tylko problem... No to... No dobrze, ale to zawsze musieliby też... Dobrze, ale zawsze musieliby też udowodnić, jak świat się stworzył, bo sam się nie stwarza. To są te też takie po prostu tak idealnie. Ale w każdym razie,
każdym razie, aha, bo to są ci, co wierzą, że wybuch to spowodował. W każdym razie sam siebie się stworzył albo wybuch spowodował, no bo lepszej teorii nie mają. W każdym razie, ale jest jedna rzecz pragmatyczna. Mianowicie chodzi o to, proszę Państwa, że w szkole ich dzieci może i mogą się nauczyć pisania, nie wiem, liczenia, języków i tak dalej. Natomiast gdzieś jeszcze muszą się nauczyć, jak odróżniać dobro od zła. I od tego jest etyka chrześcijaństwo, znaczy od tego jest na przykład etyka chrześcijaństwa, która proponuje w naszej cywilizacji jakąś moralność, której fundamentem jest 10 przykazań. No i teraz jest pytanie do tych właśnie ludzi. Teraz jest pytanie takie. No ale, przepraszam bardzo, a co wy w zamian proponujecie? Bo oni proponują w zamian, że mówi, każdy ma swoją rację. Każdy ma swoją prawdę i tak dalej. Nie ma żadnych uniwersalnych zasad moralnych. Skoro tak, to jak dochodzi do konfliktu, to w jaki sposób, skoro nie ma uniwersalnych zasad w stosunku, do których wszyscy się zgadzamy, takich fundamentów, na których stoimy, to w takim razie w jaki sposób będziemy rozstrzygać sytuacje konfliktowe? No w jaki sposób? Jak to się skończy? Siłą. Siłą. Znaczy będzie wygrywać ten, kto jest silniejszy. Do tego doprowadził komunizm, bo mówił, nie ma tej moralności, nie ma Boga, nie ma niczego. Proszę bardzo. I co? To w takim razie, żeby to utrzymać, coraz więcej cenzury, coraz więcej przemocy. No bo inaczej się nie udało się tego utrzymać. I dokładnie tak samo będzie się kończyło to dla tych ludzi, którzy uważają, że nie ma żadnych uniwersalnych zasad moralnych. Tak się będzie to kończyło dla ich dzieci w świecie, do którego oni chcą posłać rób ta, co chceta. No bo to jest taki świat. Rób ta, co chceta, tak? Oni mówią, fajny świat, ale ciekawe, czy swoje dzieci tam poślą. Dobrze, proszę Państwa, ostatnie, tak, bo Pan chciał jeszcze pytanie, tak, i musimy kończyć. Ja bardzo króciutko będę oryginalny, przede wszystkim w imieniu wszystkich podziękuję za to fajne spotkanie dzisiaj, ale tak naprawdę chciałem zapytać panów posłów o zupełnie coś innego, mianowicie nie jestem politykiem, nie jestem księdzem, nie jestem biznesmenem, nie wiem, nauczycielem. Jestem zwykłym szarym człowiekiem, których jest miliony w Polsce. Może panowie posłowie podpowiedzą, oprócz tego oczywiście, że oddamy na was swój głos. Co powinniśmy robić na co dzień? W jaki sposób możemy, to co panowie mówili, oczywiście święte słowa jak najbardziej, ale w jaki sposób codziennie zwykli szarzy ludzie, których są miliony w Polsce, mogą naprawiać ten nasz kraj? I to przekazuję. Dziękuję, dobre pytanie. Proszę Państwa, moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby pilnować tych wartości, o których dzisiaj mówiliśmy, tych fundamentów, na których stoi Polska. To jest bardzo ważne, ale przede wszystkim, żeby nie dopuścić do tego, żeby Polska znów była podległa, żeby straciła tą faktyczną, prawdziwą niepodległość. I to już zależy od Państwa. To już zależy od Państwa, dlatego że to Państwo będziecie wybierali tych ludzi, którzy albo reprezentują jeden punkt widzenia, albo drugi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.